Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cities Skylines. Zobaczcie, mamy korki na strefie przemysłowej. Dlaczego? Ponieważ wszystkie ciężarówki chcą podjechać do tego magazynu, no i niestety ustawia mi się tutaj taka kolejeczka. No tak absolutnie być nie może. W takim razie, co tutaj robimy? Bierzemy sobie drogę, taką przemysłową. Wyprowadzimy ją gdzieś tak w tym miejscu i przestawimy ten budynek po prostu gdzieś w to miejsce. Na końcu spróbowałbym na przykład wstawić jakieś rondo, żeby te ciężarówki sobie mogły zawrócić. I czy wy teraz tutaj... Aha, bo wy dalej będziecie jakoś tak dziwnie wjeżdżali. Okej, w takim razie inaczej. Postawmy to po tej stronie. I co? Teraz tutaj wjadą, a potem mam nadzieję, że zawrócą na rondzie. Tak, tak, tak. Nie. Dlaczego wy mi to tak robicie? A gdybym to przesunął jeszcze dalej? Czemu się takie dziwne rzeczy dzieją? Halo? Co jest? Ten płot został tam. Coś mi się rozwalił ten budynek. Tutaj. I co? Dalej tak naprawdę mi robią takie dziwne rzeczy. Bardzo mi się to nie podoba. Chyba że postawiłbym to na przykład przy rondzie. O, w ten sposób. I tu możliwe, że będzie w przyszłości więcej takich budynków, czyli powiedzmy jedno takie gdzieś tak w tych okolicach. I teraz chciałbym tutaj mieć taki drugi. Gdzieś tak właśnie też przy tym rondzie. To byśmy sobie wsunęli bardziej tu i teraz już nie powinno być żadnych takich problemów z tym. Dajmy to jeszcze kawałek dalej. Okej, no i teraz jadą normalnie tak jak się jeździ po rondzie. Dobra, więc coś takiego bym tutaj zostawił. I teraz nagle już te ciężarówki nie chcą tu jechać, tylko jadą sobie gdzieś dalej. No dobrze, ale kto będzie chciał, to podjedzie tam i nie będzie mi całej tej drogi korkował. Co tu się jeszcze dzieje z tymi pociągami? Niedobrze. Czemu tu jest taki korek? Czy ty tutaj... Chwila, co ty w ogóle robisz? Czemu ty tutaj czekasz? Czy ty się zaciąłeś, czy coś? Czy możemy sprawdzić, gdzie ty... Aha, on stał tu, nie chciał wjechać, tak jakby go coś blokowało. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Może to jakiś chwilowy problem, czy coś takiego. Zostawmy to. Jeszcze w tych magazynach oczywiście trzeba by jakąś wodę dać. To sobie naprawmy, czy coś tutaj przerywa z tą wodą? Nie. Coś tu mrugało, ale widzę, że już tego nie ma, także problemów z wodą nie powinno już być. Sporo tych ciężarówek, jeździ jeszcze tędy, ale tu chyba tak naprawdę dużo nie trzeba. No wiadomo, część sobie skręca w prawo, czy potem są jakoś bardzo blokowani. No jadą, tu są jeszcze te magazyny. Też, żeby on mi tego nie korkował, przestawiłbym go bardziej gdzieś, na przykład tutaj. I teraz niech sobie wjeżdżają tam, objeżdżają to i będą mogli tu podjechać. Więc może na razie tyle, jeśli chodzi o rozwiązywanie jakichś tutaj takich drobnych problemów, ponieważ tak jak widzieliście po miniaturce, chciałbym się już dzisiaj zająć porządnymi rzeczami, czyli właśnie lotniskiem. Przeprowadziłbym sobie tę drogę jakoś tak na przykład tutaj, kawałek prosto, ale później to już gdzieś bym z tym uciekał, właśnie żeby mi się tutaj te pasy startowe pomieściły. Czyli przejedziemy sobie na przykład jakoś powiedzmy tak do tego miejsca i tutaj dalej network multitoolem bym to jakoś jedno z drugim połączył, czyli z tego miejsca do tego, tutaj poproszę, do tego skrzyżowania, to sobie zatwierdzamy i mamy piękne połączenie. Zaznaczmy sobie strefę lotniska i ona by musiała być jakoś właśnie do tej drogi, no bo po drugiej stronie no to już żadnych tam takich rzeczy lotniskowych nie będzie. Tu trzeba uważać, żeby jakoś za bardzo nie zepsuć tego terenu, bo przypominam, że malując taką strefę, od razu nam się równa teren, więc nie chciałbym za bardzo z tym do wody wejść i z tym podejdziemy sobie gdzieś tak w te okolice, tak, to będzie dosyć spory ten teren. Jeszcze zobaczymy tak naprawdę później, jak to będzie końcowo wyglądało. Na razie powiedzmy, że coś takiego. Mam w planach zrobić dwa pasy. Jeden byłby dla samolotów pasażerskich, a drugi dla samolotów towarowych. Ta część pasażerska będzie tutaj jakoś bliżej brzegu. Będą sobie mogli wtedy tą drogą jakoś tutaj podjechać. Tutaj będą te terminale i tak dalej. Też pewnie tą kolej sobie tutaj przeprowadzimy, żeby z miasta mogli fajnie sobie tutaj docierać. A drugi taki pas, pewnie trochę mniejszy, byłby tutaj bliżej tej strefy przemysłowej i wtedy postawilibyśmy sobie taką część właśnie przemysłową. Towarowy terminal lotniska, coś takiego, jakiej to jest wielkości, to jest ogromne. Możliwe, że coś jeszcze będzie trzeba zrobić z tą drogą, żeby to było na przykład gdzieś w tym miejscu. Pewnie tak to będzie. Ale myślę, że właśnie taką pierwszą rzeczą byłoby wyznaczenie tego pasa do lądowania dla tych samolotów pasażerskich i już widzę, że przydałaby mi się trochę większa ta strefa. Powiększyłem ją sobie tutaj bliżej do tego brzegu i teraz spróbujmy jeszcze raz, czyli ten pas dla samolotów pasażerskich szedłby mniej więcej gdzieś tak z tego miejsca do tego, powiedzmy, że te 140 jednostek będzie wystarczające, a ten pas towarowy, dajmy na przykład na taką stówkę gdzieś tak w tym miejscu. Okej, tak, już widzę, że ta droga jest tutaj za blisko, od razu ją sobie wyburzę, bo to tak nie może być. I ten wielki budynek też jest do przestawienia. Na razie bym go gdzieś odłożył tu, a potem jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jako że ta droga jest już dosyć zakorkowana, to raczej nie chciałbym, żeby tędy wjeżdżali mi jeszcze na lotnisko, więc wziąłbym sobie coś takiego, jak średnia droga lotniska towarowego.
nowego i zrobimy ją sobie tutaj po prostu jakoś równolegle, czyli powiedzmy, że nawet te dwie kratki odstępu, coś w tym stylu, to niech sobie idzie jeszcze jakoś dalej i podłączymy się do tej głównej drogi tutaj. Okej, czyli to właśnie nam tak fajnie będzie te różne tutaj strefy oddzielało, z tym możemy iść jeszcze kawałek dalej, zobaczymy jak tą końcówkę tutaj zrobimy. Ten towarowy terminal postawiłbym sobie jakoś tak, tylko jego mi tu jakoś dziwnie przyciąga. Pokażcie mi, czy ja to w ogóle dobrze rozumiem. Aha, bo to jest inaczej. Dobra, widzę, czyli tu jest ta główna droga, a to ma być jakoś w drugą stronę, czy jak to jest? Z której strony jest wejście? No z tej. A to już jest ta część, która ma być po tej stronie lotniskowej i ewentualnie przy tym stawia się te miejsca dla samolotów towarowych. No tak, tutaj stawiamy to, okej. Czyli w takim razie to nie będzie tak, jak myślałem. To jest do wyburzenia. Dajmy to sobie w takim razie gdzieś tak może powiedzmy w te okolice i teraz trochę węższą drogą. To sobie podłączymy tutaj do tej głównej drogi jakoś, żeby równo było okej, coś takiego i to może iść jeszcze jakoś dalej. No i oczywiście też jakieś połączenie tutaj, żeby dało się jakoś tam podjechać. Teraz to miejsce dla samolotów towarowych możemy sobie na przykład przesunąć w to miejsce i postawimy tego jeszcze trochę więcej. Czyli na przykład gdzieś tak po tej stronie jeszcze jedno takie i tutaj może jeszcze takie drugie się zmieści. Okej, co tutaj mamy? Bazę helikopterów medycznych. To też na razie sobie muszę gdzieś przestawić. Powiedzmy, że do tej drogi z rondem, a tu będzie trzeba serio jeszcze porządek później jakiś zrobić. W ogóle ta główna droga też mi teraz tutaj przeszkadza. Wybórzmy to. Na razie, żebyście mogli w ogóle jakoś z tej strefy wyjechać, to ja wam odwrócę to. Wyjeżdżajcie sobie jakoś tamtędy, żebym mógł utrzymać włączony czas, a to też się później jakoś lepiej ułoży. Jeśli chodzi o ten pas do kołowania, to zrobimy sobie taki wyjazd na przykład stąd i czy to bym tutaj od razu prowadził na to, to znaczy może inaczej. Kawałek przed tym zrobimy sobie kawałek takiej drogi do kołowania dla samolotów. To byśmy jakoś podłączyli, chociaż wiecie co, bo te drogi są jednokierunkowe, może inaczej. Połączymy po prostu tutaj, jedno z drugim, przejedziemy sobie jakoś dalej. To wyprowadzimy jakoś w ten sposób, podłączymy się tak i tak, czyli tutaj te samoloty sobie będą skręcały i wybierały, gdzie chcą się zatrzymać. Dalej, żeby to już wszystko było tak samo, odwróciłbym sobie na przykład to i postawił jakoś w ten sposób. Czy to się tam podłączyło? Raczej nie. Tego musimy kawałek wyburzyć. I teraz możemy jakoś to połączyć jedno z drugim. Okej. Teraz, żeby te samoloty nie zahaczały skrzydłami jeden o drugiego, ten co jest na pasie do kołowania i ten co jest na pasie startowym, no to by wypadało w jakiejś takiej lekkiej odległości zrobić. I najlepiej, żeby to było równolegle. Czyli na przykład gdzieś tu, to i tak jest dosyć blisko, może bardziej coś takiego. O, coś w tym stylu. Dojeżdżamy tutaj i wjeżdżamy z powrotem na pas. Te wszystkie drogi, które tu mamy, oczywiście są do wyburzenia. No i spróbujmy połączyć jeszcze jedno z drugim na takim jakimś lekkim łuku. Mam nadzieję, że nie będą zahaczali o ten samolot, który tutaj będzie stał i się rozładowywał. Pokażcie mi, co my tu jeszcze mamy. Przystanek kolejowy lotniska towarowego. Fajnie byłoby coś takiego mieć i to bym widział gdzieś w tej okolicy, czyli tutaj. Przedłużyłbym sobie może tę drogę. Może ona być taka szeroka, tylko wyjechalibyśmy sobie właśnie na jakimś takim zakręcie na przykład do tego miejsca i teraz kawałek prostego w tym kierunku. Coś w tym stylu. Jeszcze się tak zastanawiam, czy na pewno to jest pod dobrym kątem. Ja bym to zrobił może lekko inaczej. Bardziej o, coś takiego. To sobie przeprowadzimy jeszcze kawałek dalej i tutaj już network multitoolem połączę jedno z drugim. Coś w tym stylu. I wtedy taka stacja by się nam gdzieś tu zmieściła i tak naprawdę można by tu jeszcze takie dodatkowe stanowiska dla tych samolotów umieścić. Gdyby tutaj jeszcze takie coś się zmieściło, to wtedy wystarczyłoby na przykład tę drogę do kołowania zakręcić jakoś powiedzmy w ten sposób tutaj i tutaj i później łączyć jakoś kolejne te stanowiska taką drogą i to wtedy podłączyć jakoś tam, tylko bez takiego wygięcia, coś takiego. No dobrze, także więcej tego miejsca będzie, na razie wszędzie nie będę tego dawał, bo to też. Na razie dopiero zaczynamy z tym lotniskiem, więc nie potrzebuję nie wiadomo ile tych stanowisk, ale jakby co, to będzie tutaj też miejsce na rozbudowę. Ja bym w takim razie te tory podłączył i teraz nie chciałbym się łączyć przez te stacje. Na początku myślałem, że tak to jakoś będzie, czyli stąd sobie wyjadą i pojadą jakoś dalej, ale właśnie to raczej nie będzie najlepszy pomysł, bo by musieli czekać, aż te pociągi przejadą i tak dalej, więc zrobimy sobie zupełnie osobne połączenie. Wyjeżdżamy prosto i napotykamy drogę, która mi się za bardzo tutaj nie podoba, bo trzeba by zrobić przez nią przejazd. Ja to na razie wyburzę, a na razie dam wam po prostu tutaj drogę dwukierunkową, żebyście sobie mogli jechać w którą stronę chcecie i tu jeszcze mam kawałek zablokowany, więc to trzeba odblokować i też wam tutaj dać taką zwykłą drogę. To jeszcze wyburzę, to wyburzę i sobie tam zawracajcie i mi w tym momencie nie przeszkadzajcie. Ale i tak będzie trzeba zrobić jakieś przecięcie z tą drogą, przejechać na przykład tędy, później na przykład dojechać do tego miejsca i teraz zrobić jakieś połączenie gdzieś tutaj tak po środku, tak, czyli z tej stacji lotniskowej będzie się dało tylko wjechać albo na ten tor do omijania, albo na tą stację po lewej, czyli tam na prawo już się nie będzie dało wjechać, ale myślę, że to nie będzie jakimś wielkim problemem. Drugi
drugi tor zrobimy tak samo przynajmniej na kawałku, ale nie na jakimś zbyt dużym. To znaczy tutaj chciałbym, żeby już jeden tor wjeżdżał, więc to no nie wiem. Gdzieś tak dotąd niech sobie idzie, czy tutaj będzie 16 metrów jak ostatnio? Nie, tutaj jest 12. To robimy w ten sposób i teraz tutaj na końcu będzie trzeba zrobić tego typu podłączenie. Ja to sobie jeszcze jakoś poprawię Node Controllerem i zaraz wam pokażę, jak to wyszło. Okej, trochę mi to zajęło, trochę kłopotów z tym było, w ogóle musiałem to przebudować, czyli tutaj teraz z tego lotniska wjeżdżamy sobie na ten środkowy tor i możemy pojechać na lewo, a tamtą stację po prawej musiałem przesunąć to podłączenie tutaj, tutaj, tutaj praktycznie na sam koniec, bo tam było po prostu za mało miejsca i to za bardzo się nie chciało połączyć. No ale dobrze, najważniejsze, że się udało. To na razie zostawiam, niech sobie tak jeżdżą, to w tym momencie nie jest jakimś priorytetem, czyli tutaj widzę, że sobie zawracają, oczywiście się męczą, żeby tu w ogóle wjechać, więc to jest do przedłużenia. I tak naprawdę to by mogło iść aż dotąd, tak, pewnie, niech sobie tutaj też podjeżdżają tędy. I wtedy ci będą sobie mogli przejeżdżać przez ten teren lotniska i w sumie nie wiem co dalej, to się jeszcze jakoś połączy, zależy jak ten ruch będzie wyglądał, więc to jest takie tymczasowe wszystko. No i pięknie, mamy już trochę samolotów, niestety one się tak ustawiają jeden na drugim, nie wiem czy one akurat czekają, żeby tutaj konkretnie podjechać, czemu nie pojadą sobie dalej. Mam nadzieję, że to się później jakoś ogarnie, no a jak nie, no to co zrobić. Zostawmy sobie może na razie tę część towarową, niech to jakoś tu się rozkręci i zobaczymy, co będzie trzeba zmieniać. I mamy jeszcze do zrobienia część pasażerską, która, czy będzie większa, zaraz zobaczymy. Pierwsza rzecz to będzie ten pas do kołowania, czyli zrobimy sobie tutaj taki wyjazd w tym kierunku i teraz, tak żeby jakoś nie zahaczyć o ten pas obok, zrobimy sobie to w tej odległości i przejedziemy gdzieś w tamtym kierunku, oddalając cały czas się od tego pasa głównego. Czy to w ogóle tu się uda? To znaczy to moglibyśmy tu doprowadzić, to wtedy odwrócić, tak, i to wyburzyć. Trochę jest ostry ten zakręt, to mi się absolutnie nie podoba. Bardziej takie coś, czyli tutaj taki prosty wyjazd, to wtedy burzymy i robimy network multitoolem połączenie w ten sposób. Okej, i to sobie wtedy łagodnie odjeżdża w tamtym kierunku. Chociaż tak naprawdę nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby ten pas do kołowania szedł tak blisko tego pasa, ponieważ tutaj jest dobre miejsce, gdzie można by jakieś terminale poumieszczać i inne takie ciekawe rzeczy, więc może jednak niech to sobie idzie standardowo tędy. Tutaj połączy się z powrotem z tym pasem startowym, coś takiego. I spróbowałbym tutaj zrobić jakieś wejście, tylko to też nie może być jakoś w tym miejscu za bardzo, to znaczy mogłoby być, ale musiałoby być dosyć blisko tej wody, żeby w razie czego te lądujące samoloty towarowe tutaj o to mi nie zahaczyły. Więc to wejście postawimy sobie jakoś kawałek dalej. Tu jest jeszcze ta wieża pożarowa, którą sobie możemy przestawić, bo tylko mi będzie przeszkadzała, dajmy ją tam bardziej na strefę przemysłową. I teraz zrobimy sobie taką halę lotniskową. Z jakiegoś powodu nie mogłem jej znaleźć tam w tej zakładce z samolotami, ale na szczęście mam moda Find It, więc sobie jakoś poradziłem, czyli z tym byśmy pojechali jakoś w ten sposób i tutaj, gdzieś tak w tej okolicy, postawilibyśmy sobie taki hub lotniskowy. W ogóle strasznie mało tutaj miejsca mam na jakieś te miejsca dla samolotów. No zobaczymy, jak to będzie. Strasznie ciasno. Takie miejsca dla średnich samolotów, bo nie wiem, czy jest sens tutaj pchać coś większego, no tylko co, dwa tutaj takie zmieszczę, no to by było bez sensu. To jeśli już, to trzeba by te hale postawić na przykład gdzieś w tej okolicy, tylko że strasznie blisko wtedy będą lądowały te samoloty. Czy to będzie wyglądało realistycznie? To znaczy i tak, ta gra nie jest jakoś bardzo realistyczna. Zaraz zobaczycie, jak tutaj te samoloty lądują. O, patrzcie się. On i tak przelatuje nad tym budynkiem, co nie? Leci tak dosyć ostro w dół. Trzeba uważać, żeby się nie wbił. I jak jest w tym miejscu, no to tym skrzydłem, jak dla mnie, to jest bardzo niebezpieczna odległość. Ja bym to może jednak próbował dać jeszcze kawałek dalej, mimo wszystko. Mimo tego, że mamy mało miejsca, ale no gdzieś tutaj, to myślę, że i tak jest blisko, ale już jakoś sensownie. No i w tym momencie jesteśmy już praktycznie na tej drodze do kołowania. Wydaje mi się, że tu będzie trzeba zrobić lekką przebudowę, czyli w ogóle ten pas wyburzyć, to sobie wyburzyć i trzeba bardziej oszczędzać miejsce. Niech to ma na przykład długość 130, wcześniej było 140, powiedzmy, że tyle wystarczy. Tutaj wyprowadzimy sobie to może na 7, jednak niech to będzie trochę bliżej, no byle się tymi skrzydłami tutaj nie zahaczały. Podłączamy to oczywiście w tym miejscu. I teraz mi się to jakoś pomieści. Może te większe miejsca dla samolotów postawiłbym bardziej po tej stronie. Tutaj takie jedno, tutaj drugie. A jeśli bym chciał iść z tym jeszcze dalej, na przykład gdzieś dotąd, no bo dalej to już raczej nie ma sensu, to tu będą się idealnie nadawały te średnie miejsca dla samolotów i małe, chociaż no już więcej małych chyba i tak nie dodam, więc to będzie musiało jakoś w ten sposób wyglądać. Czyli tak naprawdę to nie jest takie długie potrzebne. Wystarczy gdzieś tak mniej więcej dotąd. Może bym to jeszcze próbował mówitem przesunąć, żeby to jednak nie było aż
aż tak blisko tamtego pasa startowego. Jak już coś, to bardziej może gdzieś tak w tych okolicach, co? No powinno być trochę bezpieczniej, ewentualnie jeszcze na przykład bardziej, o, coś takiego i wtedy tutaj byśmy sobie to zaraz połączyli jakoś jedno z drugim. Jakby to się połączyło, tak i tak, pięknie, dobra, dobra, nawet to jakoś zaczyna wyglądać, mimo wszystko. Tylko teraz jeszcze ten pas do kołowania, czyli to łączymy tak, to łączymy tak, to łączymy tak i jeszcze tutaj. Po czym wyjeżdżamy sobie gdzieś tak dotąd i wracamy do tego miejsca. I tu jeszcze jakiś wjazd w ten sposób, tylko to oczywiście musi być w drugą stronę. Tę końcówkę bym sobie przesunął jakoś bardziej tak dotąd, to nie musi tak daleko wystawać, no coś w tym stylu. Tak się w ogóle zastanawiam, czy ja bardzo tutaj potrzebuję tych dużych stanowisk, wiecie co? Może kiedyś zbudujemy sobie jakieś wielkie lotnisko na przykład tutaj, takie porządne, a to zrobilibyśmy na przykład w tych średnich, czyli nawet bez tych małych i wtedy przynajmniej ta droga tutaj byłaby jakaś równa. O, chodzi mi o coś takiego i tutaj jeszcze jedno takie umieściłem lekko pod kątem, ale to już bardzo by nie przeszkadzało, tu sobie mogą zawrócić i potem lecieć tam, żeby wystartować. No i to już jakoś wygląda, dobra, to sobie jeszcze raz w takim razie cofniemy, chociaż tu chyba by wystarczyło, może nie aż tyle wyburzyć, o, ale bardziej coś takiego i to na przykład wtedy jeszcze kawałeczek gdzieś tak do tego miejsca. Także na pewno jest lepiej, z czym tu są jeszcze problemy? Aha, oczywiście woda, więc już sobie przeprowadzimy coś takiego, dalej tędy, tędy. Z prądem będą problemy, ponieważ to nie jest jeszcze do drogi podłączone, ale tym się właśnie teraz zajmę. Tylko, że może jeszcze zanim drogę, to zobaczyłbym, gdzie by w ogóle umieścić taką stację kolejową lotniskową. Bo wcześniejszą stację mamy tu, więc ona by musiała podejść, no nie wiem, może jakoś gdzieś tak do tego miejsca. No tutaj nawet w miarę dobrze by wyglądała, tylko nie wiem, czy nie zahaczymy o to, dokładnie, o to zahaczymy, ale to wiecie co, to najwyżej to wyburzymy. To się wtedy jeszcze jakoś lekko poprawi. Coś w tym stylu, czyli tutaj sobie teraz będą zawracali. Stację tu mamy w fajnym miejscu i wystarczyłoby tylko przeprowadzić te tory jakoś po brzegu i wtedy tego już nie trzeba by jakoś zbędnie poszerzać. Także idealnie, co robimy? Jakoś z tymi torami do tego miejsca, tak sobie po brzegu pojedziemy i dalej. To ja nie wiem, czy najlepiej nam tego po prostu ten network multitool tego nie zrobi, czyli coś takiego idealnie i przy okazji pewnie to się jakoś wygładzi, zjedzie na ziemię. Jeszcze sprawdzę, czy aby na pewno tego nie trzeba jakoś poprawić, stąd dotąd. No, lekko można by, czy nie? Nie, to już tak jest. Czyli zjeżdżamy normalnie, dojeżdżamy do tego miejsca, jedziemy sobie już po ziemi, praktycznie przy wodzie i dojeżdżamy do stacji, która jednak mimo wszystko jest trochę wyżej. To by trzeba podnieść. Stąd podjedźmy na przykład do tego miejsca, na którym kończy się wiadukt, wtedy to sobie podejdzie lekko wyżej i w razie czego jakaś powódź temu tutaj nie zagrozi. No i została nam jeszcze jedna ważna rzecz, czyli zrobić jakoś ładnie tutaj ten zjazd. I ja bym go robił podobnie, tak jak już tutaj mamy, takie ostre zakręty, czy to są ostre zakręty? No, w sumie one są łagodne. Takie kawałki łagodnego zakrętu, po czym na przykład kawałek prostego, potem znowu jakiś taki kawałek łagodny, dalej na przykład znowu, kawałek prostego. Czy to aby na pewno będzie ładnie wyglądało? Coś mi się nie wydaje. Bardziej może coś takiego, czyli kawałek prostego, potem sobie skręcamy. Oczywiście tę pochyłość sobie poprawię, to na razie tak niech zostanie. Później na przykład to by sobie skręciło gdzieś tak do tego miejsca i tu też chciałbym jakiś taki delikatny zakręt zrobić, czyli to musielibyśmy w takim razie kawałek cofnąć do tego miejsca, to sobie możemy przesunąć gdzieś tak dotąd. Robimy w tym miejscu łagodny zakręt. No i chciałbym mieć coś równoległego, czyli złapmy sobie to stąd dotąd i odsuwamy to na taką odległość, żeby to jakoś się z tym połączyło, chociaż ciężko to ocenić, jak to jest na różnej wysokości, ale to powinno być tak naprawdę coś w tym stylu. No i oczywiście to musi być na ziemi. Tutaj to strasznie wygląda, weźmy sobie, wybórzmy ten kawałek, to podłączymy po prostu jedno z drugim tak. Te końcówki dajmy do wysokości terenu, no nawet chyba już było. I tutaj teraz stąd dotąd robimy wyrównanie, czyli żeby po prostu szło płasko i stąd dotąd robimy zjazd, żeby jak najłagodniej się wjeżdżało. 2,9% nachylenia, niech będzie. Myślałem, żeby tu robić jakieś rondo, chociaż tak naprawdę to i tak są drogi jednokierunkowe, więc coś innego, na przykład taka droga, czteropasmowa, wychodziłaby sobie, no najchętniej bym chciał, żeby szła równolegle do tamtego, czyli zróbmy to w ten sposób. I teraz bym ją przesunął tutaj jakoś na środek do tego miejsca. To są w ogóle cztery pasy? Nie, to są trzy. Taką chciałem, czteropasmową, okej. I teraz połączymy
sobie to tak i z drugiej strony tak. Poprawię to oczywiście movitem, powiedzmy, że w ten sposób i w ten i pewnie jeszcze tutaj Node Controller się przyda. To byśmy sobie na pewno cofnęli, a tu widzę, że za dużo nie zrobię, także będzie trzeba chyba usunąć ten węzeł i ten węzeł. I teraz możemy się tym pobawić, czyli to sobie wyrównamy, to jakoś lekko cofnę do tego miejsca. No i nawet ładnie się to rozjeżdża, tylko jeszcze nie podoba mi się to, że to teraz jest na ziemi, to znaczy to może być na ziemi, tylko niech to będzie naprawdę na ziemi, a nie jakoś w powietrzu. A tę nierówność teraz sobie po prostu wyrównamy z tego miejsca. 4,1%, myślę, że to może tak być. Czyli takie rozgałęzienie tutaj mamy i ja teraz spróbowałbym zrobić coś podobnego po drugiej stronie i tu na środku zrobi się jakieś rondo i wtedy będzie można już jechać albo na strefę przemysłową, albo wjechać na lotnisko, albo z niego wrócić. Zrobiłem coś takiego z drugiej strony. Zrobiłem rondo, trochę musiałem przesunąć wjazd na tę strefę, czyli już nie wjeżdża się tędy, tak jak wcześniej, tylko bardziej tędy. Ale to tak naprawdę jakoś bardzo nie powinno przeszkadzać, tylko wtedy można o tę drogę sobie na przykład usunąć i jeśli bardzo chcemy tu jeszcze mieć tę strefę przemysłową, no to wtedy można przeprowadzić o taką drogę na przykład w tym kierunku. Tu w okolicy w ogóle bym powyłączał te kratki, tu jest jakiś mały chyba odcinek, dobra, niech ta kratka już będzie, ale właśnie to wszystko jest do wyłączenia w takim razie, tutaj przy tej drodze tak samo i dzięki temu mamy tutaj dużo kratek, które możemy wykorzystać na jakąś strefę przemysłową. Oczywiście ta wieża mi tu znowu przeszkadza, więc ją postawmy sobie A. Niech gdzieś będzie właśnie tutaj przy rondzie, to zamaluję w takim razie czymś takim, a tu dalej już raczej więcej bym tego nie chciał. Okej, więc włączmy sobie czas, niech to zacznie jeździć i wy macie problemy z wodą i z prądem. A dlaczego wy macie problemy z prądem? Przecież mam moda, który automatycznie przeprowadza prąd pod drogami, chyba że przepłynęło to już czy nie? Dobra, jest, chwilę musiało to zająć. Okej, wysoki wskaźnik przestępczości tylko, ale to zaraz będą tu mogli jakoś podjechać. Dobra, co teraz? Na pewno trzeba sobie tę linię tutaj złapać, gdzie jest ta końcówka? Okej, w tym miejscu, czyli łączymy to z tym, więc będą sobie mogli prosto tam z miasta docierać na to lotnisko i tu oczywiście też robimy miejsce do zatrzymania. Może dużo chętnych nie ma, żeby w ogóle tutaj wysiadać, ale zawsze jak ktoś będzie chciał, to będzie mógł z tego skorzystać. Wracając jeszcze do lotniska, może taka klasyczna wieża kontroli lotów, jak najbardziej, czy to by się tutaj na końcu, to znaczy na końcu mi się to za bardzo tu nie zmieści, tu raczej bym blisko tego nie chciał, żeby mi te samoloty nie zahaczyły, więc jak już coś, to będzie musiało być jakoś, o, w tym miejscu. Dalej, co tutaj mamy? Na przykład taki duży hangar, o, właśnie, takich budynków mi się tu trochę powinno zmieścić, postawmy sobie jeden tutaj, drugi tutaj, może jeszcze nawet się trzeci zmieści, taki duży i można też jakieś małe dołożyć, no, one są tak naprawdę trochę mniejsze, chyba że takie coś na przykład bardziej tutaj do tego lotniska towarowego. Okej. W tym miejscu nie zahacza to jakoś bardzo o drogę? Myślę, że może być. A jak nie, to jeszcze bym to kawałek przesunął, może w ogóle bardziej do tego miejsca i nie ma jakichś wielkich problemów tak naprawdę. Tu jeszcze wody potrzebujecie, już, to sobie damy, tam jest wszędzie woda, pięknie. Tani hotel na lotnisku albo luksusowy hotel na lotnisku, wiecie co? Nie wiem, czy to jest najlepsza okolica na takie rzeczy, to może sobie pomińmy. Dalej, mamy foyer linii lotniczej, oczywiście. Dajmy sobie takie coś, na przykład gdzieś tak w tym miejscu, tutaj myślę, że będą właśnie fajne widoczki prosto na te samoloty towarowe, jak lądują. Drugi taki, postawmy na przykład gdzieś tak w tym miejscu, czy to jakoś za bardzo nie nachodzi? No trochę wchodzi w tę ścianę, więc mógłbym próbować jeszcze minimalnie to odsunąć, ale ogólnie to myślę, że będzie. I takie coś też na przykład po tej stronie, od tej strony tej stacji kolejowej. Lotnicza stacja tankowania paliwa, jak najbardziej. Gdzieś te samoloty muszą tankować, tylko czy to mi się gdzieś tutaj zmieści przy tym lotnisku pasażerskim, ewentualnie towarowym, to znaczy tutaj byłoby trochę niebezpiecznie to stawiać, bo jakby samolot jakoś za nisko podleciał, to potem by w takie zbiorniki z paliwem uderzył, to nie byłoby zbyt przyjemne. Także jak już coś, to może bardziej po tej stronie, tylko to też nam oczywiście tu wchodzi do wody, no ale to już jakoś sobie tutaj poprawię. Po prostu ten teren, o, powiększymy w ten sposób, trochę tutaj będzie nadsypane i tak jeszcze coś będę musiał z tym brzegiem zrobić, bo jak widzicie, no to on tu jest popsuty przez to poszerzanie, więc jakoś sobie to tutaj lekko poprawię i zaraz zobaczycie, jak to wygląda. No dobrze, przy tych torach też to się poprawiło, tutaj mamy taki kawałek nadsypany, trochę więcej tego terenu będzie i tam też to jakoś ładnie wygląda. Dalej mamy jeszcze takie bardziej ozdoby, to znaczy nie, no one też dodają atrakcyjności do lotniska i przy okazji hałasu. Dajmy na przykład w tym hangarze coś takiego, dalej może jakiś inny model, powiedzmy, że w tym, tutaj jedno sobie takie puste zostawimy i tu przy tym lotnisku towarowym też coś takiego sobie damy. Mieści się to w ogóle jak najbardziej. Mamy jeszcze Muzeum Awiacji, ewentualnie jakiś budynek siedziby linii lotniczych, ale wydaje mi się, że takie rzeczy to już bardziej tam kiedyś w mieście będziemy stawiać. Tak, muzeum, tu gdzieś może być jakaś siedziba, no to też bardziej w centrum, niekoniecznie to musi być przy tym lotnisku. Dobra, zostawiam na razie to lotnisko.
tylko to sobie jeszcze w kolejnych odcinkach jakoś będziemy poprawiać, a teraz trzeba by ogarnąć to, co się tutaj stało na tej strefie przemysłowej. Zacznijmy może od tego, że ta droga mogłaby sobie tutaj jakoś skręcać i na przykład wjeżdżać do miasta w tych okolicach, czy coś tu jeszcze, jakiś przejazd dodatkowy nie będzie potrzebny, nie, jak będą chcieli to sobie tędy wjadą, tam jakoś przejadą dalej. Tu nam się porobił straszny korek, ponieważ ludzie chcą wyjechać, ale ci mi się tutaj pchają, a ci mi się tu pchają, ponieważ... Aha, ogólnie, ciężko jest wyjechać. To znaczy, nie podobają mi się te skrzyżowania tutaj tak blisko siebie. To jest do wyburzenia, to jest do wyburzenia. I tutaj też jest strasznie dużo tych ciężarówek. Dobra, wyburzamy to i tu idzie główna droga strefy przemysłowej, więc ją podłączylibyśmy sobie na przykład do tego, żeby te wszystkie ciężarówki, które się tutaj ustawiają, mogły sobie zjechać, tylko że to bym chciał, powiedzmy, jakoś tak w tym miejscu. Okej, więc wtedy ta droga się tutaj skończy i się zamienia w taką drogę już bardziej lotniskową. Tylko tu się jeszcze jakieś dziwne rzeczy podziały. Domyślam się, że za dużo punktów tutaj jest. Okej, ten sobie usuniemy i wtedy to jakoś będzie wyglądało. Czyli mamy trochę uproszczony ten wyjazd, a teraz tu jest jeszcze taka strefa w ogóle tych dróg chyba jednokierunkowych. Jak to w tym momencie wygląda? Wjeżdżacie tutaj, potem objeżdżacie jakoś tam, no i właśnie, w tym miejscu teraz nie mamy drogi. Także niech ta droga przejedzie sobie na przykład jakoś do tego miejsca i tu za stacją kolejową podłączylibyśmy się do tego, wtedy mogliby skręcić w prawo, a potem już na tą szeroką drogę. Ja włączę czas, zaraz zobaczymy, co z tego będzie. Tu są jeszcze jakieś ciężarówki, no właśnie, które zawracają, tylko pytanie, czy one zawracają przez to, co tutaj wcześniej było zepsute, czy one tak serio chcą jeździć. Stąd chcą w ogóle przejeżdżać w tamtą stronę, a patrząc na tą drogę, wy tu wjeżdżacie, no głównie po to, żeby właśnie podjechać gdzieś w tamtym kierunku. Czyli tak naprawdę nikt nie powinien mi tędy przejeżdżać poza paroma ciężarówkami, które na przykład z tego magazynu jadą i chcą przejeżdżać na tamtą stronę. Więc tu musimy po prostu chwilę chyba poczekać. Co z tą drogą? To znaczy tutaj teraz mamy taką końcówkę prowadzącą donikąd, którą też jakoś wypadałoby podłączyć. Na przykład coś takiego, boję się tego skrzyżowania tu dodatkowego. No ale może coś z tego będzie, się okaże. Dobra, bo to jest bez sensu. Tak naprawdę większość samochodów chce tutaj skręcać w lewo. W tym momencie nawet nikt tam nie chce jechać na wprost, mimo że jacyś jadą, a jednak lewy pas jest zajęty, po czym oni tutaj gdzieś dopiero zmieniają to na prawy, czy coś takiego. Bez sensu, bez sensu. To musi być inaczej. Lewy pas będzie służył do skrętu w lewo, a prawym jedziecie na wprost. Wtedy te wszystkie ciężarówki będą mogły mi tutaj uciec i dzięki temu nie będą mi blokowały tej głównej drogi. Bo tak naprawdę mamy tutaj zapętlony korek, czyli ci nie mogą wyjechać i tak dalej, widzicie, o co chodzi. Meteor, świetnie. A ja nie mam nawet tych systemów wykrywania meteorytów. To już obowiązkowo. W kolejnym odcinku muszę to zrobić. Te wszystkie radary i tak dalej, żebym ja wiedział, czy to uderza w miasto, czy ja mam ewakuację ogłaszać, czy coś w tym stylu. Jest problem jeszcze tutaj z prądem. Ajajajajaj, jak tam budżet na prąd? 110%. Weźmy to, podkręćmy sobie na fulla, bo w tym momencie nie chcę tu jakiejś elektrowni budować. Przyspieszmy czas i zaraz powinno tutaj wszędzie załapać. Okej, świetnie. Dobra, wracamy na strefę przemysłową. Na czym ja tutaj skończyłem? No tak, czyli ci nie mogą wjechać na tę drogę, ponieważ jest ona zapchana, a jest zapchana dlatego, że wszyscy chcą skręcać w prawo, a nie mogą wjechać, no bo właśnie, widzicie. Ja może jeszcze zrobię jedną rzecz, czyli przeczyszczę sobie tych zablokowanych, niech oni mi znikną i wróćmy z powrotem do tego trybu, w którym jednak oni nie znikają. Niech ten korek się po prostu od nowa wygeneruje, no bo wiecie, tyle dróg tutaj pozmieniałem, że te ciężarówki to już chyba zgłupiały. Więc jeszcze raz niech się tutaj rozjadą i zaraz zobaczymy, co z tym korkiem. Co już widzę, że nie jest fajne, to ludzie z tego huba przeładunkowego wyjeżdżają, po czym blokują się na tej stacji kolejowej. Wcześniej mieli tutaj taki fajny przejazd, to znaczy no coś tutaj było. Nie pamiętam w tym momencie dokładnie, jak to wyglądało, ale to musiało być coś w tym stylu, żeby stąd mogli bezpośrednio wyjechać tam, nie musząc tędy przejeżdżać, no w ogóle wcześniej tej drogi nie było. Tylko teraz, żeby oni mogli coś takiego zrobić i żeby im się to w ogóle opłacało, ja się zastanawiam, czy w ogóle na przykład tego nie wyburzyć. Niech to służy tylko do podjazdu tutaj, a wyjazd z tego budynku zrobilibyśmy w ten sposób, na takim zakręcie i później do tego narożnika. I tę drogę oczywiście wrócimy, żeby była jednokierunkowa, tutaj wszędzie coś takiego. Słabe jest to, że oni muszą tutaj wjeżdżać, bo tu się dużo dzieje przy tej stacji, także stąd będzie trzeba przeprowadzić jeszcze jedną drogę, czyli ci, którzy tam nie jadą, niech mi się tam w ogóle nie pchają i zrobimy na przykład połączenie do tego miejsca, czyli zapraszam, przejedźcie sobie takim skrótem, nie wjeżdżajcie w ogóle na tamtą główną drogę. Tu się źle dzieje, zobacz.
zobaczcie, przystanek autobusowy w takim miejscu i oni się wszyscy blokują, dlatego że tutaj tyle tych autobusów czeka. To jest do zmiany. Ten przystanek przesuńmy sobie może gdzieś na przykład tutaj, drugi też, no i teraz powinni jakoś szybciej tutaj wjeżdżać. Tutaj też, zobaczcie, te autobusy zatrzymują się i trzymają tak naprawdę cały ten ruch. One muszą jechać gdzie indziej. Może, niech one sobie wjeżdżają pod te baraki dla pracowników, tylko wtedy trzeba by zrobić na przykład jakiś wyjazd, tylko dla autobusów w ten sposób. Co ja zrobiłem? Czemu mi się coś takiego wzięło? Tylko dla autobusów mówiłem. Taka droga, coś takiego. I teraz te przystanki przesuniemy sobie gdzieś tu i one w tym miejscu nikomu nie powinny przeszkadzać. I dzięki temu ten ruch będzie mógł sobie tutaj szybciutko wyjechać, a tędy raz na jakiś czas, jak ktoś tam wyjedzie, aha, jakaś ciężarówka. No tak, bo to, że to jest droga dla autobusów, to jeszcze nic nie znaczy. Tutaj trzeba poblokować, to znaczy oni są niby poblokowani. Aha, bo tu wyjeżdżają śmieciarki, to znaczy może nie na całym kawałku, tylko tu będę blokował. Śmieciarki, karetki, dobra, karetki niech wyjeżdżają, taksówki, dlaczego niby miałyby wyjeżdżać? Tylko autobusy. I nic więcej. Żeby mi się tutaj nie zrobiło jakieś dodatkowe skrzyżowanie zakorkowane. I tu jeszcze wszyscy mi zwalniają, już, szybciutko, wjazd na zablokowane skrzyżowanie. Z drugiej strony tak samo i w tym miejscu też wjazd na zablokowane i oczywiście znaki pierwszeństwa, tu jest nawet stop, świetnie. Czyli na tej drodze jedziecie i się nie zatrzymujecie. No dobrze, także częściowo udało się ogarnąć te korki, one oczywiście dalej są, jak najbardziej, więc tu jeszcze będzie trzeba trochę robić, ale przynajmniej już w tych okolicach jest pusto. Te tory też może jakoś idealnie nie wyglądają, nad tym będę myślał ewentualnie, niech one po prostu tak przechodzą, tylko jeszcze poprawię, żeby tutaj serio były szlabane i tak dalej. Także trochę udało się zrobić w tym odcinku, mamy tutaj to nowe lotnisko, dwa pasy, jeden pasażerski, drugi towarowy, mnóstwo tutaj ciężarówek wyjeżdża spod tego samolotu, rozładowują go, trochę tych towarów jest i tak naprawdę od razu wjeżdżają na stację kolejową i te pociągi pewnie to rozwożą jakoś tam dalej po mieście. Fajnie teraz ta strefa tutaj wygląda, przemysłowa. Jakoś udało się ją zakończyć, no bo wcześniej to było takie niegotowe, cały czas można było jeszcze rozwijać, a teraz taka fajna, kompaktowa strefa wyszła. No i jeszcze ten wjazd tutaj pasażerski, taki trochę kanciasty, no ale chciałem jakoś kontynuować ten motyw, który już tutaj był. Mam nadzieję, że to też wam się podoba, oczywiście jeszcze to jest jakoś do ozdobienia, jakieś roślinki i inne tam takie rzeczy, może pousuwać te kłody by wypadało, zobaczymy. Na dzisiaj tyle wystarczy, bo już 1,5 godziny nagrywam ten odcinek. Jeśli wam się podobał, łapka mile widziana, napiszcie w komentarzu, co tam o tym myślicie. No i trzymajcie się, do następnego razu, cześć, cześć.